Cześć wszystkim! No, pan 7, czciąg tyranii! Dobra, jedziemy dalej. Co my tu mamy? Musimy użyć tego czy tego? Nie wiem, spróbujmy. Czy to coś zrobiło? Nie wiem, zobaczymy. Okej, tutaj możemy schody zrobić sobie na górę. Zaraz tam zejdziemy. Tutaj również mamy jakiś przycisk. Osełka oraz granat. Dobra, bierzemy wszystko. Okej. To otworzy nam z powrotem? Otworzy. Okej, wygląda na to, że ktoś będzie musiał tutaj zostać. Kto? Może Lantry? Ta, Lantry niech tutaj zostawię. Gdzie mógł nas i tak wspierać pewnie na odległość. Dobra. Super. Okej, zbliżamy się do niego. Ładnie. Mroźny kolec z ogniem. I będzie po gościu. Świetnie, awansowaliśmy o poziom. Dobra, co my tutaj mamy? Na ścianie widać wytartą i blakłą runę. Obecnie nie da się jej odczytać. Do poznania tej runy zaklęcia wymagany jest talent Lantry'ego. Mówią wieki. Co? Pokaż, Lantry, pokaż mi swoje talenty. Reputacja, talenty. Gdzie to jest, mówią wieki? Lantry zyskuje zwiększone precyzyjne trafienie umiejętność odczytania starożytnych języków, co przydaje się do odkrywania nowej magii podczas wypraw. Okej, potrzebujemy tego. W takim razie potrzebujemy tego. I wrócimy tutaj. Prędzej czy później. Tak, niestety potrzebujemy 2 punktów awansu, żeby to zdobyć, więc... mam nadzieję, że szybko to zdobędziemy. Okej, co my tutaj mamy? Kamień oświecenia. Kula zawartego kamienia ciąży ci na dłoni. Jak tarcza. Jego powierzchnia jest pokryta strasznymi runami wypisanymi gradowym pigmentem, który w ciemności jarzy się pomarańczowym, fioletowym światłem. Okej? Jest to myśl dla Hironusa. Co to była ta misja? Okej, już tego nie pamiętam. Ale dobra, wrócimy tu. Wrócimy tu, znaczy poszukamy w takim razie drugiego. Dobra, chodź Lantry. Aż się otworzą drzwi. Okej. Zobaczmy te górny, czy coś nas atakuje. Wygląda to, że na razie nie. Okej, tutaj coś wyszło. Ta, co ty nie powiesz? Okej. Na ciebie to, na ciebie... Na ciebie to. Okej, możesz się odsunąć, Janusz. Żeby zabija w cieniu mogła się... Mogła podejść świetnie. Okej. Muszę petryfikować. Ciach. No i ładnie. Ta, ona jest dziwna jakaś. Jak tylko będę miał okazję, to chyba wezmę z powrotem zwrotkę. Tak ona się chyba nazywała. Czy to umożliwia użycie tych kamieni? Tak, umożliwia. Więc chyba dobrze, że safirowego ogniu kamienia używałem. Okej. Okay. Więcej duchów. Do roboty.
Okej, ładnie. Może weźmy się od razu za ten awans. Chyba nie ma sensu zlekać z nim. Dobra. Czy możemy dalej pakować w zmyślność? Nie, już teraz potrzebujemy 2 punktów, żeby ulepszyć. Dobra, stanowczość daje nam wiedzę? Daje nam wiedzę. No to jedziemy. Stanowczość. Okej, zapisz. Magia. Co ci to miałem dać? Chyba mistrz osłony. Tak, chyba osłonę miałem ci zwiększać. Tak, dodaję pancerz nacięte, miażdżone i kłute. Obecnie nam tylko daje na elektryczny, zimno i chłód. To się przyda? O, ale mogę już też 6 poziomu brać. Okej, wyemituj wokół siebie falę energii, która po trafieniu po bliskich przeciwników spowoduje u nich obrażenia losowego wybranego rodzaju. Obrażenia, wow, ładne. Obrażenia losowe. Skiwanie gotowości razem. 1,5 sekundy, promień 5 metrów. Jaki to ma czas odnowienia? Nie pisze. Czar energetyczna, wiem, że ma czas odnowienia chyba 60 sekund. Wygląda na to, że nie wszystko pisze, jaki ma czas odnowienia. A raczej nic nie pisze. A nie, ochłonięcie 20. Ochłonięcie 1 minuta. Ochłonięcie 1 minuta. Okej, dobra, przegapiłem. Dobra. Na scenie żywioła mi zimno. Plus 25% obrażeń przy trafieniu zimno. To by się przydało. O, chyba nasza magia zimna jest najlepsza w tym momencie. Wyteczny wybuch też jest ciekawy. Na scenie żywioła mi porażenie. A, okej, to dodaję tylko do ataków bronią. Więc słabe. Mało przydatne, ponieważ mało atakujemy bronią. Okej, mistrzostwo magiczne laski. W laski raczej nie szedłem, więc to też jest również mało przydatne. Szersze horyzonty, to też również moglibyśmy wziąć. Okej, wzmocnij chaotyczny wybuch, by odrzucał przeciwników, powodował u nich losowo wybrane przypadłości. Więc my po prostu weźmiemy ten chaotyczny wybuch teraz. Czy to zwiększy jego obrażenia? Nie. Ale odepchnięcie na 3 metry. Zatrucie, petryfikacja, paraliż, degeneracja. Okej, myślę, że po prostu w takim razie wezmę chaotyczny wybuch. Mamy 6 punktów, więc jeszcze 3 punkty będziemy musieli wziąć, żeby go ulepszyć. Okej, myślę, że na pewno tarczę również polepsza. To szersze horyzonty pewnie też się przydadzą, więc chyba będzie, więc bez problemu będziemy mieli na co wydać też 3 punkty. Dobra, bierzemy chaotyczny wybuch. W takim razie. I za co go możemy włożyć? Tarcza energetyczna. Tylko najmniej używamy. Naładowany cios. Tego całkiem rzadko używamy. Kierunkowana siła ma dużo większy cooldown. Dobra. Ale weźmiemy chaotyczny wybuch. I tak rzadko korzystamy z tych zdolności, mamy tyle czarów, że większość walki możemy czarować, więc zobaczymy. Okej, to mamy drugi ten symbol. Więc fajnie, na pewno nam się przydadzą dodatkowe. Zabierzemy ją. Chociaż narysowana runa jest niekompletna, ogólny kształt wydaje się być symetryczny. W razie potrzeby zapewne zdołasz z dużą dozą pewności odgadnąć oryginalny kształt. Symbolem na posadzce w wieży. Okej. Okay. Jeszcze nie doszliśmy do żadnego symbolu, ale spoko. Acedon, weźmiemy go. Zamknięte.
Ciężkie buty spiżowe. Okej, okay. Nikt u nas nie korzysta pancerza, więc nie ma co za bardzo sprawdzać. Dobra, idziemy teraz w lewo. Co my tutaj mamy poza większą ilością duchów? Okej. Okay. Że użyjmy tego chaotycznego wybuchu. A, tylko wokół siebie używa się. Okej. Dobra, spoko. Użyjmy niskiej kuli. Okej. Przełamanie zaklęcia. O, nie fajnie. To nie było miłe. Teraz się z panem policzymy. Okej. Podoba mi się bardzo głos Lantry'ego. Bardzo taki... bardzo charyzmatyczny. Okej, okay, mamy trzeci z czterech kamiennych kluczy. Fajnie. Ale to, że zmorowy siła rozpadły się same, to było wyjaśnione, dlaczego część zmor jest teraz na wolności. Okej? Okay? Tak, widzę, co ty widzisz. Co my tutaj mamy? Skórę, kwamaryn... no, trochę kosztowności. Okej, okay, to by było tyle. Tutaj jeszcze mamy coś ciekawego. Nie widzę sposobu, żeby tutaj się dostać. Z nignącego w ciemności dołu odbiega się odległe wycia. Kiedy wyciągasz je, ledwo udaje ci się dostrzec mory stłoczone na dnie. Okej. Okay. Czy możemy coś zrobić? Nie widzę żadnej opcji. Spróbujmy podotykać tych kamieni. Dajmy im ognistego, użyjmy. I na drugiej też. Ciekawe, czy to coś zmieni. Ta się w ogóle cofnęła. Okej, na razie nie widzę, żeby dało się tutaj coś zrobić z tymi drzwiami. Więc może wiecie co, wrócimy tutaj jeszcze może później. Zobaczymy, czy uda coś się zrobić z tymi drzwiami. Wychodzimy. No i dobra. Oby było na tyle, jeżeli chodzi o to skrzydło. Tym pan podejdzie, moglibyśmy mu załadować parę zaklęciami i go pewnie zabić, ale myślę, że nie będzie to potrzebne. Dobra. Idziemy do drugiego skrzydła. Pozbierajmy wszystkie kamienie. Dopiero potem zaczniemy je wkładać. Nie żeby to miało pewnie jakieś znaczenie, ale... ale co tam? I nie. Barik nawet potrafi się zajmować takimi rzeczami. Zanim naciśniemy przycisk, to zobaczmy, co tutaj mamy. Okej, okay, kolejna pułapka. Świetnie, zabija w cieniu. Podoba mi się twój styl rozbrojenia pułapek. Okej, okay. Jedziemy z tym. Jak się ustawią jakieś ładnie, wsadzimy im istą kulę. Nie odstępuj od walki, proszę cię, to nie jest zbyt sprytne. Okej, okay. Coś nie zadziała, to ognista kula.
Okej. Spoko. A, przestrach? Ale też potrafię straszyć. Nie fajnie. Okej, tarcza poszła. Tego spetryfikujmy. Już nawet nie zdążyłem. Okej. Lantry. Lantry ciekawe dźwięki zaczął teraz wydawać podczas walki chyba. No średnio się nadaje jako wojownik. Tak to ujął. Kształt latarni nie reaguje na ognie klucze z tej części murów. Okej. Tak. Nic więcej na razie nie mamy. Naciśnijmy ten przycisk, to pewnie te drzwi otworzy. Albo po prostu zamknie te. O nie, okej, tutaj się otworzyły. Okej. Zagłada. Co ona ma? Obrażenia minus 100 zimno. Obrażenia plus 100 od elektryczności. Armia zagłady. Okej. Więc będziemy musieli na to uważać. Możesz się na nią rzucić? Okej. Do boju. Okej, nie chciałem tego przenosić, chciałem, żebyś to użył. Tak. Okej, dobra. Po kolei. To zamrozimy ją może. Okej, mogę dać jej tarczę. To się jej chyba przyda. Lantry niech ją już zacznie uzdrawiać. Na to, że to jej się przyda, to spróbuj ich stantować. Okej. Nie wiem, czy zdążyły uzdrowić. Dam jej jeszcze tą drugą tarczę. Taunt chyba nie zadziałał tak jak wcześniej. Okej. Użyjcie tego przyspieszenia. Okej. I zaraz będziemy musieli się tym zająć. Tym czymś. Dobrze, wrzućmy go piorunami w takim razie. Ty coś możesz zrobić, możesz go szołomić, co? Się potrafi leczyć? Wygląda na to, że tak. Okej. Okay. Przejmę misty kuli. Kierunkowana siła. Możesz użyć tego wymazania zapisu. Czy ja ci to usunąłem? Nie, on tego użył. Okej, dobra. Dobra. Chwila, bo to była ta zdolność, która... Tak, pod ochroną Lantry'ego. A to już ich się chyba zużyło. Dobra, nie mamy za bardzo nic więcej, czym moglibyśmy ją chronić. Więc może spróbujmy może pozabijać te stworzenia. Zanim one zabiją ją. Tak, no to, że to się ciągle leczy. Okej, dobra, to jest zadało dużo obrażeń. Rana jest już i tak zraniona, a niech łyknie potkę. Nie zaszkodzi to jej. Tak, to aura zadaje duże obrażenia.
Dobra, jedno zranienie nie jest tak źle. Nie jest tak źle. Okej. Czy z tego coś wyjdzie? Oczywiście, że coś wyjdzie. Okej, trochę się źle ustawiliśmy do tego. Okej. Do boju. Uwa. Tak, nie zdążyli się wyleczyć trochę. Dobra. Jakoś poradzimy sobie. Dobra, możesz na nią znowu tarczę rzucić. Okej, awans. Fajnie. Przy okazji uleczyło się jej zranienie. Się przyda. Ładnie. Dobra. Co my tutaj mamy? Ciężkie krawisze sukienne. Okej, to jest jakimś upgrade'em? Tak. Jest dla ciebie upgrade'em. Chociaż te bandaże wyzwolenia. Co dokładnie robiło to wyzwolenie, bo nie pamiętam. Niewrażliwość na paraliż. Myślę, że możemy sobie to na razie darować. Dobra. Coś jeszcze tu mamy? Chyba nie. I to coś. Okej. Okay. Ten przycisk się aktywował, co? Tak. Okej. Okay. Tylko Janusz tam wejdzie. Bo... Tutaj widzę już pułapkę, tak dokładnie. Co my tutaj mamy? Okej. Okay. Czwarty kamień. Czwarty czy trzeci? Nie pamiętam. Ale dobra, nieważne. Mam. Tak, jeszcze mamy tutaj... tak. Wschodnią część do zbadania. Pewno tego nie pominiemy. Nie widzę sposobu, żeby tutaj się dostać. Poczekajcie chwilę. Czy naciśnięcie tego przycisku nie otworzy tamtych drzwi? Nie. Tylko te otwiera. Okej, dobra. Trzeba było sprawdzić. Żadnych innych przycisków tu nie mamy, chyba po prostu ten jakiś ognioklucz jest nam potrzebny do otworzenia. Dobra, zobaczmy, czy w tym drugim skrzydle może znajdziemy trzeci ognioklucz. Okej. I tych ognistych. Łapka uruchomiona. Uła, to bolało. Dobra. Rzuć leczenie. Ty daj od razu tarczę. Się przyda. Okej, okay, jedziemy. Z różnymi kolcami. Dobra. Ja się... Ty ją ulecz. Okej, możesz rzucić... Wow, wow. Ta pułapka dalej działa? Niedobrze. Musimy się w takim razie wycofać stąd. Tak, znowu ma zranienie. Okej. Dobra, wszyscy się wycofajmy stąd. Tak, będziemy musieli odstąpić. Uła! Okej, tego się nie spodziewałem. Ale trudno. Ty będziesz musiał się uleczyć. Okej. Fajnie awansował w idealnym momencie. Dobra, o drugi oddech na Janusza. Tak, dokładnie. Okej, bierzemy przyspieszenie.
Okej, dobrze. Muszę się nie rzucać na Janusza bez pytania. Niezbyt miłe. Okej, ładnie. Mam jeszcze przywalić piorunem. Nieważnym kolcem. Okej, dobra. Ta pułapka na sporo nabruździła. Ale ty dostałaś ran 2. Janusz też 2. Ty żadnej, okej. Okay. Awansowaliśmy. więc jest dobrze. W miarę. Okej, okay, dobra. Zajmiemy się tymi awansami. Barik. To chyba jak zwykle dam ci więcej do żywotności. Chociaż finezja daje również odbicie pancerza, a chyżość... Nie, było chyba jeszcze coś, co daje obrony, co? Na chwilę, gdzie tu jest uniki? Zobaczmy, czy coś się podświetli. Tak, zmyślność daje uniki oraz parowanie. Oraz obrony magiczne. Okej, okay, no myślę, że najpierw żywotność będzie okej. Okej. I jakie talenty ci dajemy? Baryki pobliscy towarzysze otrzymują nieco mniejsze obrażenia. Obrażenie minus 10% wszystkie przez 3 sekundy. Okej. Okay. Bohaterska obrona. Raz na potyczkę. Zdrowie plus 30%, kiedy zdrowie spadnie poniżej 35%. Okej, okay, to też nie jest złe. Więź honoru. Użytkownik otrzymuje 50% obrażeń dzielonych z cel przez 60 sekund. Żywotność plus 2, moc plus 2, cel sojusznik. Nie na sobie, żywotność plus 2, moc plus 2. Poprzez więź z sojusznikiem on niesie część zadawanych mu obrażeń. Póki więź jest aktywna, baryki powiązane z nim postać zyskują moc i żywotność. Ok. Myślę, że to by się przydało. Okej, ta szarża obrońcy również nie brzmi źle. Prowokacja przez 6-4 sekundy, promień 3 metrów. No mam już jedną prowokację. A to wieś honoru? Bardzo fajnie. 50% obrażeń przenoszonych na baryka, dodatkowo daje nam plus 2 do żywotności i mocy. Więc bardzo się przydaje, kiedy... Może się przydawać, kiedy coś się rzuci na naszą tenią linię, więc bierzemy. I ty... Co tobie chcemy dać? Jesteś już mistrzowską niszczycielką. Zwiększa zasięg ataku bez broni. To się może przydać. Mnożnik obrażeń krytycznych. Na skaczącej śmierci mech. Podczas skradania się mech. Przebiegłość plus 20. I tak Janusz ma dobrą przebiegłość. Jeśli zabija w cieniu, znajduje się w drużynie, zapewnia premię doświadczenia do przebiegłości broni jednoręcznych i bez broni. Okej. Okay. To już fajniej. Okej, okay, to drugie pazury też pewnie weźmiemy, ale... Premia do przebiegłości... To brzmi bardzo fajnie. Bierzemy. Ciekawe, że wcześniej tego nie wziąłem. Okej, okay, tak. Jeszcze dla ciebie punkcik. Siła? To nie daje ci do walki wręcz. Finezja daje ci do walki wręcz i chyżość. Chyżość zwiększa unik, finezja zwiększa parowanie. Myślę, że dam jej finezję. Okej. Okay. Dobra. W następnym odcinku zwiedzamy ten wschodnią część tych murów. Szukamy dalej kamieni. No i zobaczymy, co nas tu jeszcze czeka ciekawego. Okej, dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!